bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Jesteśmy teraz w Los Angeles ponownie. O Boże, kamera mi ucieka. A więc jesteśmy w Los Angeles, jem teraz śniadanie tworzone przez moją wspaniałą dziewczynę. Oh baby. Jej speciality nie jest to omlet, jest to zwykła owsianka, aczkolwiek ma banany, serek wiejski, dwa jajka, borówki i 100 gram wkładków owsianki. Więc jesteśmy przygotowani odpowiednio, żeby zacząć sobie dzisiaj właśnie realizować ten główny temat odcinka dzisiejszego, którym jest wyjście do Zoo Culture Dudleya Martina. Siłownia, która jest, myślę, że obecnie druga w kolejności za Gold's Gym, bo Gold's Gym to jest taka, trochę krzywo, Gold's Gym to jest taka legenda, wiecie, ogólna, a Zoo Culture to myślę, że to jest legenda, taki go-to place dla youtuberów. Także, zabieram się za jedzenie na szybko i zaraz wsiadam do samochodu, Ania idzie na zakupy, a więc mam jej w tym towarzyszyć. Do roboty. Zanim przejdziemy do treningu, Ania wyciągnęła mnie do Cheesecake Factory i cały, że tak powiem, materiał u niej zobaczycie. Aczkolwiek tutaj sobie zamówiliśmy sernik Oreo, sernik słony karmel i sernik biała czekolada z czymś tam. Jak to, że tak powiem, oceniamy, zobaczycie tam, ale... Niedobrze. Trzeba iść spalać kalorie. Niedobrze. I myślę, że w paru kęsach zjadłem 1200 kalorii, nie? Słuchajcie, teraz przyszła pora, żeby troszkę wyrównać balans i mamy normalny posiłek, tylko muszę znaleźć widelec. Ania została na zakupach. Bój się Boże, ale dobrze, że nie, przynajmniej nie została z moim portfelem. Jest widelec. Czyli tak, moi drodzy, klasycznie tutaj już kurczak 200 gramów, sałata, ogórek, ryż 100 gramów. No jemy to i wchodzimy na trening tak naprawdę. Droga, nie ma co nagrywać drogi, mam mało czasu. Już jest koniec dnia, chcę zdążyć przed zachodem, żeby fajnie nagrać Zoo od zewnątrz i żeby wszystko zdążyć. Słuchajcie, GPS mówi, że już dojeżdżamy i tak, jest. Mamy po lewej stronie Zoo. Tam widać. O, czekajcie, stanę. Mam tylko nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Na chwilę obecną jaram się tym bardziej niż treningiem w Gold, bo nawet nie wiadomo, kogo możemy tutaj spotkać. Wszystko może się zdarzyć, chociaż będziemy tutaj jeść ze 3 godziny do zamknięcia, ale fajnie, fajnie. Daleko od Los Angeles, godzina drogi, 50 minut, ale chyba warto. Na pewno. Niestety wywaliło mi dźwięk, ale na szczęście tylko na kilka chwil, kilka minut, najważniejszych minut. Tak czy inaczej podkładam głos. Siłownia bardzo spoko. Ogólnie widzicie, tutaj jest merch całego Bradleya, koszulki, czapki, wszystko co możecie zobaczyć. Wystrój jest elegancki. Podoba mi się, troszkę dziko, tak bardziej surowo. Taka widać, że to jest taka miejscówka dla fanów typowej, klasycznej kulturystyki. Co do rozmiarów, troszkę się rozczarowałem. Myślałem, że będzie większa. Gold's Gym, które zobaczycie za jakiś czas, jest dużo większe. Ma chyba z 5 hangarów, siłownie na dworze, w środku. Naprawdę bardzo duża powierzchnia w stosunku do tego, gdzie siłownia Zoo Culture odpowiada jakiejś 1/5 powierzchni siłowni Gold's Gym. Swoją drogą w ogóle tak patrzę, że chcę się rozgrzać, a nie ma tu żadnej bieżni, nie ma nic. I trzeba sobie jakąś rozgrzewkę wykombinować. Koksownia totalna, nie? Na pewno nie jest to fitness club, tylko jest to taka dosłownie siłownia. Siłownia, no siłownia jest jak siłownia. Wiecie, o co chodzi.
myślałem sobie przez chwilę, że będę walił od klaty zacznę, ale tak naprawdę minęło trochę czasu od kiedy robiłem normalny trening na barki, więc zacznę sobie od barków, bo jak wiecie, mój pół składa się z barków i z klaty. Push, push. A więc najpierw sobie dzisiaj jako priorytet zrobię barki, a później dobiję sobie klatę. Bardzo fajna siłownia, dużo napinaczy, dużo takiej rywalizacji. Widać, że każdy chodzi tutaj przypinka, ale myślę, że nie ma wstydu. Jak sobie chodzę tutaj, na dzień dzisiejszy tutaj nie ma wstydu. Nie mówię o gabarytach, nie, ale tak estetyka, wszystko jest okej. Prawie trzy razy zabiłem już. Mało siły dzisiaj. Nie wiem ile, kurde, wydaje mi się, że to są 20. A wyciskam to na 8 powtórzeń. 2 tygodnie temu było 12. Fast foody wchodzą. Powiedziałem sobie, naprawdę, to nie są funty, to wziąłem 25 normalnie. To co mówiłem, że 12-10 powtórzeń, to była 60. Teraz wziąłem 70 i walę po 8. Czyli wszystko jest dobrze. Na tym etapie kombinacja, trenuję sobie, zrobiłem płaską, zrobiłem pompki, zrobiłem, co tam jeszcze zrobiłem, barki. Teraz zamiast iść na skos dodatni, to przejdę sobie na tą maszynę, której jeszcze nie używałem nigdy. Zawsze robię sztangę, hantle, wyciąg, to teraz sobie zrobię to. Ale to siadło dobrze, dobrze wchodzi na środek, właśnie na ten taki akton, gdzie mam niedopracowany. Nie żebym pracował specjalnie, ale po prostu uderza tą taką wewnętrzną, górną część. I to samo 4 serie, a kurde, może nawet nie 4, bo zrobiłem sobie dla zabawy coś wcześniej. 3 serie wystarczą. I've been working here for about 5 months and he's the best looking guy that ever walked in this gym so far. So keep on working, man. It looks good. You inspire people. Thank you very much. No i dobra, moi drodzy, koniec, triceps zakończony, 3 serie. Siłownia chyba już się wyłącza powoli, jest godzina 10, aczkolwiek dziwne, bo wydawało mi się, że jest do 11. Ale trzeba będzie się zabijać, tak czy inaczej, kurde, zobaczcie, nie jest źle, jestem dobrej wiary, trzeba rozeznać rynek, rozeznać ten teren, market, Gold's Gym, tutaj Zoo. I tak oglądam ludzi, zajebiście ludzie wyglądają, ale patrzę, że naprawdę daje radę, wasz AJ daje radę, nie odstaje i wręcz sporo ludzi przynajmniej nie ma takiej zawiści, wiecie, w Polsce ćwiczysz, ktoś wygląda dobrze, robi coś dobrze, ćwiczy dobrze. Przechodzicie obok siebie, omijacie się. Tutaj 5-6 osób spokojnie do mnie podeszło, zagadało, powiedziało: zajebiście wyglądasz, pokaż mi to, pokaż mi tamto, co robisz. To mi się podoba, nie? Powinniśmy, myślę, to wdrożyć troszkę do nas, no ale potrzeba na to czasu. Kurde, naprawdę, zamykają siłownię, trzeba się zbijać. Fuck.
siłka zamknięta, cała pusta, nie zdążyłem się rozciągnąć, ale nic nie szkodzi, zrobię to przed siłownią. Bardzo fajne doświadczenie i zawijam się dalej, naprawdę masa ludzi, nie wiem, jeszcze sporo ludzi do mnie zagadało, kurde, no nie mogę. Ciekawe przeżycie, naprawdę wystarczy, jeżeli, znaczy jeszcze nie chcę mówić zawczasu, ale jeżeli chcecie coś osiągnąć, to wystarczy wyjść do ludzi, naprawdę, i się pokazać, no i mieć skilla. You understand something? Anything? No? Trying. Nie. Moi drodzy, jesteśmy z powrotem w Airbnb. Wszyscy śpią, więc nie mogę za głośno mówić, ale robimy makaron. Pasta się tam gotuje, 100 gramów, do tego kurczak zaraz, który już był zrobiony i parę przekąsek, które tutaj widzicie. Wszystko dobrze będzie się komponowało, dobijemy kalorie i będziemy w stanie przeżyć. Ja już jestem po prysznicu, więc zaraz idę w szamę. Słuchajcie, zostawcie łapę do góry, subskrybujcie ten kanał, udostępnijcie materiał. Zresztą, ja wiecie, mogę to mówić jako taki wierszyk, jako taki cykl, ale to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo pomocne. Ja jestem, urosłem w piórka troszkę, ale spokojnie, mam głowę na karku i kontroluję wszystko. Dobrze się czuję, po prostu widzę, że jestem w stanie, że coś reprezentuję, międzynarodowo coś reprezentuję. Całe to doświadczenie, które mam zdobyte, się sprawdza i ludzie to zauważają, aż się zastanawiam, co przyszłość pokaże. No ale nic, oglądajcie kanał, to będziecie wiedzieć, a tymczasem żegnam was, peace out brother, buziaczki, dobranoc i na razie, yo. Good chicken for you, my friend. Only for me tonight, you know. I don't know what I'm talking about.